Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w top gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Cień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 5 lipca 2021. Już lipiec, wow! Dopiero co mieliśmy czerwiec, maj. Szybko to leci, muszę przyznać, niedziela. Sprawdźmy, jak sobie radzi Coingeco i Bitcoin. Zróbmy tutaj ostatnie odświeżenie sytuacji. 35 583 dolary. Już wszyscy mówią, że jesteśmy w chocie, bo mamy 3% w ostatnich 24 godzinach w górę. Zobaczymy, co się wydarzy w poniedziałek. Ale projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Compound 20%, Graf 17,3%, Uniswap 11,8. Projekty, które sobie nie poradziły, to jest SafeMoon minus 3,7%, LeoToken minus 2,9% i Quant. Minus 2,5%. Zacznijmy od pierwszego newsa. Coinbase otwiera biuro w Indiach w Hyderabadzie. Na zdjęciu Hyderabadzie bardziej. O, centrum technologiczne, a Coinbase planuje zatrudniać z całego kraju w oparciu o strategię. Najpierw zdalnie będziemy mieć zespoły we wszystkich głównych obszarach, w których działa dziś Coinbase. infrastrukturze, chmurze, platformie, płatnościach, kryptowalutach, blockchainach, inżynierii danych, uczeniu maszynowym, rozwoju inżynierii produktów. Żeby wymienić. Tylko kilka tutaj zauważyli. Zespoły te w Indiach będą kierowane przez lokalnych dyrektorów inżynieryjnych, którzy będą mieli duże, niezależne i autonomiczne czartery, powiedział Pankaj Gupta, wiceprezes do spraw inżynierii i kierownik budowy w Indiach. Planują otworzyć więcej biur kluczowych w miastach, by mieć hybrydowe, elastyczne środowisko, a firma będzie nadal dalej badać przejęcia startupów. Mamy ambitne plany dotyczące tego centrum w najbliższej przyszłości. Chcemy w najbliższym czasie zatrudnić setki światowej klasy inżynierów, powiedział Gupta. Jest to największa ekspansja Coinbase od ekspansji w Londynie, a potem przeniesienia do Irlandii. A w przypadku Azji wydaje się, że Coinbase wybrał Indie jako swoją bazę, kraj, który odnotował znaczny wzrost adopcji kryptowalut, szczególnie w tym roku. Chociaż sytuacja regulacyjna nadal nie jest w pełni jasna, istnieją sugestie, że kraj zamierza w iść w kierunku przyjęcia europejskich i amerykańskich ram w zakresie potencjalnego deklarowania kryptowalut jako klasy aktywów. Dałoby to zielone światło tej nowej branży, ponieważ znane globalne firmy kryptograficzne już przetrwają kraj w poszukiwaniu odpowiednich środowisk. Jako bogaty technologicznie naród liczący ile? 1,3, prawie 1,4 miliarda. Ludzi może to otworzyć ogromne nowe możliwości, zarówno dla tego przemysłu, jak i dla globalnych stosunków między Zachodem a anglojęzycznymi, demokratycznymi Indiami, które wydają się być zasadniczo rządzone przez rządy prawa. Niektórzy mówią to jako out of China, welcome in India, jeżeli chodzi o ten ruch. Coinbase, chociaż nie widziałem, żeby Coinbase był w Chinach kiedykolwiek, ale widzimy, że Coinbase wybiera sobie Indie. Czy oni wiedzą coś więcej, że te Indie przejdą na ProKrypto w niedalekiej przyszłości? Poczekamy, zobaczymy. O, za to Armstrong spotyka Pawela i zobaczmy nie tylko Pawela. Kto tutaj jest? Nancy Pelosi. Wow. Brana Namstrow, współzałożyciel i dyrektor generalny największej amerykańskiej giełdy kryptograficznej Coinbase, spotkał się z prezesem banków rezerwy federalnej Jeremy Powellem podczas wizyty w Waszyngtonie 11 maja. Zobaczcie, z kiedy jest ta wiadomość? Troszeczkę wcześniej. Armstrong spotkał się z licznymi politykami, przywódcami agencji federalnych, w tym mówczynią Nancy Pelosi na zdjęciu i byłym mówcą Paulem Ryanem Armstrongiem, podkreślając podejście ponadpartyjne lub neutralność polityczną. Zgodnie z kalendarzem Fedu dla prezesa Paula on również spotkał się z Armstrongiem 11 maja. Sprawdźmy co się wydarzyło w cenie Bitcoina 11 maja. A więc zobaczmy czy po tym spotkaniu było fajnie. A więc 11 maja, zobaczmy, tutaj był Bitcoin. 55 tysięcy... 000... Po tym spotkaniu od razu dzień później mieliśmy ładne, druzgocące no, zmiany. Dziś w ciągu tygodnia spadliśmy do 32 tysięcy. Niektórzy nawet tutaj na Twitterze, jak Mr. Whale 2 lipca, dodał, że krypto straciło dużo z kapitalizacji rynkowej podczas tego samego tygodnia, kiedy Coinbase Executives, czyli tutaj widzimy tą wiadomość, spotkali się właśnie z szefem Fedu i to, czy to jest zamierzona akcja, czy nie, razem z Nancy Pelosi z Demokratycznej Partii, która jest przeciwna temu, co się działo wcześniej, e, w przypadku Donalda Trumpa zupełne przeciwieństwo i jest to ciekawe. Jest to ciekawe, co tam musiało się wydarzyć na tym spotkaniu, a może to nie jest powiązane jedno z drugim, tylko mieliśmy po prostu spadek. Czy to jest tylko przypadek? Zastanawia się Mr. Whale, a my pokazaliśmy Wam datę, żeby odnieść się do tego spotkania. Jeszcze raz widzimy 11 maja 55 tysięcy, tydzień później jesteśmy na 30 praktycznie dwóch. Więc najwyższy spadek chyba w ostatnich miesiącach. Bybit dodaje KYC. Na szczęście to nie jest KYC, że trzeba z bomby robić je, tylko jest podobne do tego, co mamy na Binance w tym momencie, bo... Kobi dodaje, że faktycznie dodaje KYC, a Pieros go od razu strefuje, że to nie jest KYC. Po prostu, jeżeli ktoś wydaje mniej niż 2 BTC dziennie, to wtedy tego KYC nie ma. Jeżeli sobie przejdziemy na helpdesk i zobaczymy dokładnie, co tutaj się dzieje, czyli do 2 BTC dziennie nie ma KYC. Czyli żadnej weryfikacji nie potrzebujemy. KYC 1 to już wtedy potrzebujemy 50 BTC. Jeżeli ktoś obraca takim kapitałem, to wtedy zupełnie inna piłka, tak? Ale do 2 BTC to jest tak jak na Binance w tym momencie nie razi to. Pytanie następuje, czy to jest początek mocniejszych zobowiązań KYC? Bo jeżeli wejdą takie, że już nie będzie na stopniu 0, będzie KYC 0, tylko będzie już od razu z bomby, no to wtedy będzie tak jak na Bitmexie, tak? niektórzy już mówią, o, zaczyna się BitBay kolejny, a kolejne będą za BitBayem. You today, Wietnam staje się najnowszym krajem, który zwrócił się do krypto. Wietnamski premier twierdzi, że cyfryzacja pieniądza to Tendencja nieunikniona. I tutaj widzę, jest bardzo zachęcający temat. Mówimy o krypto, a za chwilę czytamy już w treści tego newsa, że wietnamski premier poprosił bank centralny kraju o pilotowanie kryptowaluty opartej na blockchainie w ciągu najbliższych dwóch lat. Czyli kryptowaluty. To będzie pewnie CBDC, a nie krypto. Inicjatywa wpisuje się w strategię rozwoju e-administracji premiera. Chin, 62-letni przywódca czołowej partii komunistycznej w kraju, uważa, że pieniądz cyfrowy to tendencja nie do wynalezienia. Poza kryptowalutami, Wietnam skoncentruje się również na wdrażaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak big data, sztuczna inteligencja. Big data o, to jest bardzo ciekawe. To stwierdzenie Big Data. Sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość. W maju Ministerstwo Finansów Wietnamu powołało grupę badawczą, której zadaniem było zbadanie przepisów dotyczących kryptowalut. Wietnam nałożył zakaz płatności Bitcoinem w 2017 roku. Czyli krypto niekoniecznie mówimy tutaj o tych projektach, które wszyscy patrzą w pierwszej setce, tylko bank centralny, prośba o pilotowanie kryptowaluty opartej na blockchainie. Przenosimy się do Indii. Profesor Ashwat Damodaran uważa, że BTC nie jest przykładem dobrej waluty, ponieważ większość ludzi nie wybiera jej jako środka płatniczego. Specjalista finansowy i profesor New York University Ashwat Damodaran skrytykował Bitcoina w niedawnym przemówieniu. Złoto i BTC to nie to samo, uważa wybitny indyjski profesor. Podzielił się swoim punktem widzenia na temat Bitcoina w najnowszym odcinku Money Control Masterclass. I tutaj cytujemy: Moim zdaniem dobra waluta to taka, której używa się do kupowania kawy, kupowania domu, samochodu, a pod tym względem Bitcoin zawiódł. I nie tylko zawiódł, ale zawiód żałośnie. I tu jest właśnie ten profesor, znany jako dziekan do spraw wyceny, uważa, że entuzjaści kryptowalut ignorują wady Bitcoina tylko dlatego, że zarobili na nim dużo pieniędzy. O, tutaj mi się przypomina co? W tym stwierdzeniu delikatnym. To, że jeżeli ktoś siedzi na gałęzi, na której zarobił poważne pieniądze i chciałby na tej gałęzi siedzieć bardzo długo, nawet nie patrząc na to, że no, niektórzy z boku krzyczą: Hej, troszeczkę tam się pozmieniało u was, i nie do końca to jest waluta, i że ma po prostu jakąś tam wadę. Ale dalej wróćmy do tego artykułu, mówiąc o korelacji między złotem a aktywami cyfrowymi właśnie tutaj. Ten pan stwierdził, że żółty metal jest prawdziwym skarbcem wartości, ponieważ utrzymuje swoją cenę podczas katastrof finansowych. Przypomniał, że tak nie jest w przypadku Bitcoina, którego niestabilny charakter czyni go bardzo ryzykownym narzędziem inwestycyjnym. I tutaj największym roszczeniem złota dosłownie jest to, że gdy stoks, czyli co to jest stoks, giełda, się załamuje, złoto zachowuje swoją wartość. Jeśli używam tego samego tekstu, na Bitcoinie i patrzę na 2020 rok, Bitcoin nie zachowywał się jak przedmiot kolekcjonerski. Zachowywał się jak bardzo ryzykowny zapas. Mówiąc prościej, jeśli dodam Bitcoina do portfela akcji, po prostu dodaję coś, co sprawi, że mój portfel będzie jeszcze bardziej... No i tutaj mamy spostowanie z artykułu, czy tak naprawdę BTC rozczarowało. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie cenę w 2020 roku i jej końcówce, to nie wydaje mi się, żeby miało rozczarować kogokolwiek, tak? W wzrost z 15-20 tysięcy do 60 i spadek teraz do 30 raczej nie mógł rozczarować w 2020. Teraz pytanie, czy to, o czym mówi ten profesor, jest czymś, co będzie w przyszłości. Czyli jeżeli giełda się załamuje, to tylko złoto będzie wzrastało, a BTC będzie szedł z giełdą w dół? Hmm. O to mu tutaj chodzi, więc zobaczymy w niedalekiej przyszłości. Jeżeli chodzi o kanadyjskich instytucjonalnych inwestorów na ETF-ach, Tutaj oni wykazują bycze oznaki. Dane tutaj no, przekazują to, a więc Lex Moskowski, dyrektor inwestycyjny skoncentrowanego na kryptowalutach funduszu hedgingowego Moskowski Capital, udostępni na Twitterze wykres Glassnode pokazujący, że kanadyjscy inwestorzy instytucjonalni funduszy giełdowych pozostają byczonastawieni do tego rynku. Co pokazuje ten wykres, że przez ostatnie dwa tygodnie inwestorzy Bitcoina ETF akumulują akcje, co wskazuje, że wciąż istnieje zapotrzebowanie na flagową. Kryptowalutę Dip nie odstraszający inwestorów? Bitcoin osiągnął w tym roku rokodowy poziom, to już wiemy oczywiście. No i teraz pytanie, czy ETF będzie w Ameryce północnej, bardziej w Stanach Zjednoczonych już niedługo, też tutaj się zastanawiają, ale widzimy, że tutaj bardziej byczo niż niedźwiedzio w Kanadzie u inwestorów ETF. Iran przygotowuje ustawę o centralizacji regulacji wykorzystania kryptowalut. Parlament narodowy ponownie rozważa wydobycie kryptowalut w kraju, ale na jakich własnych warunkach? Więc plan polega na dokonaniu Banku Centralnego Iranu, podstawowy organ regulacyjny w odniesieniu do całej krajowej waluty krypto w ciągu trzech miesięcy, czyli Bank Centralny Iranu będzie to podstawowy organ regulacyjny. Wiecie, czym to grozi, tak? CBDC, a tak? Krypto nie do końca. Obejmuje to plany zakazu wymiany jakiejkolwiek kryptowaluty w kraju poza narodową jako środka płatniczego. No, mamy odpowiedź. Jak Chiny, nie? Jakby kopia Chin. Szczególnie interesująca sekcja ustawy stwierdza, że krajowi górnicy krypto będą kontrolowani przez Ministerstwo Przemysłu. Górnicy muszą uzyskać koncesję ministerstwa na eksploatację, a także koncesję ministerstwa energii na budowę elektrowni niezbędnych do prowadzenia ich działalności, co rzekomo spowodowało przerwy w dostawie prądu poprzez odcięcie miasta od dostaw energii elektrycznej w maju. Górnicy będą mogli sprzedawać nadwyżkę energii, której tworzą to dużo, biorąc pod uwagę, że ponad 4% światowego wydobycia bitcoinu zostało oszacowane, że dzieje się. W Iranie. Wcześniej Iran był uważany za hotspot do operacji wydobywczych ze względu na stosunkowo tanią dostawę energii elektrycznej. Wcześniej, niekoniecznie teraz i niekoniecznie w niedalekiej przyszłości. A z ostatnich newsów też na twicie Digital Currency Daily. Nowa strona właśnie tutaj ich przechodzi, strona na Bitcoin SV. Oni tutaj to nazywają Bitcoinem, ale zaczynamy koncentrować się na naszym blogu z wiadomościami i zaczynamy opracowywać lokalizator aplikacji Bitcoin, podobny do którego oferowaliśmy do tej pory na tronie. Także oni się przenoszą strona na BSV. W międzyczasie możesz natychmiast zamienić krypto na BSV bez KYC i oni oferują tutaj zamianę. Na swojej stronie Simple Swap gdzie bez KYC można zamienić na przykład jednego BTC na jeden BSV. Dzisiaj to jest 225, na przykład Bitcoin SV. Jeżeli tutaj zamienimy, nie wiem co. Sprawdźmy sobie inne rzeczy. BNB, o, zobaczmy ile jest warty BNB do BSV w tym przypadku. Zaraz tutaj wyjdzie nam 1,96, tak? Czyli za jeden BNB dostajemy 1,96 Bitcoin SV. To jest ciekawe. Zobaczmy też inne, czy też tak bardzo szybko działa to. Simple swap, który może bardzo szybko przerzucić komodo też. Także bez KYC możecie sprawdzić, jak to działa. Ważniejsza rzecz to jest to, że kolejny projekt, ten, który ostatnio przeszedł robi sukces dzisiaj na BSV, chodzi o Cryptofights, który ma 45 tysięcy transakcji dziennie na BSV. I możliwe, że niedługo będzie jeszcze więcej. Tutaj można sobie sprawdzić na Bitcoin SV, data. Gdzie te aplikacje są? CryptoFights, numer jeden, Router SV, Peer Game, TDX App, Twitch i teraz nie słyszę tych osób, które jeszcze niedawno mówiły, że to wszystko są spamy na BSV. Ja tutaj widzę aplikacje, przynajmniej w pierwszej, piątce, szóstej, nawet dziesiątce, można powiedzieć, rzeczywistych aplikacji, które się zbudowały na BSV. Jeszcze raz, kolejny projekt, który przenosi się z innego blockchaina na BSV. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem o tym, żeby obserwować to, co robią Chiny. Za Chinami Iran, jeszcze by się przydała Kanada, Australia, też, ale niekoniecznie, ale Stany Zjednoczone za panowaniem Bidena. Jaka będzie narracja w przypadku krypto? I kongresman Eric Swalwell alarmuje o roli krypto w atakach ransomware. Przyjazny kryptowalutom, to jest ważne, on jest przyjazny kryptowalutom. Kongresman Eric Swalwell dołączył do chóru polityków nieprzyjaznych, tak? którzy wzywają kongres do przyjrzenia się roli krypto w atakach ransomware. I to wychodzi po tej wypowiedzi z zeszłego tygodnia, gdzie wszyscy mówią ha, 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 co ten polityk gada, jak można tutaj zablokować krypto, obojętnie co się dzieje. Kolejny kolega mówi, który był przyjazny wcześniej, że należy się przyjrzeć przynajmniej temu co się dzieje. Więc firma informatyczna siedzibą w Miami padła ofiarą wyrafinowego cyberataku zorganizowanego przez Revil, rosyjską grupę zajmującą się oprogramowaniem ransomware na początku tego tygodnia. W swoim piątkowym oświadczeniu Kaseya polecił swoim 400 tysiącom klientom zamknięcie serwerów VSA, które służą do ustanowienia zdalnego dostępu do komputerów. No i tutaj mamy właśnie ten hack, który się wydarzył. Monero stało się ulubieńcem cyberprzestępców, ponieważ bardzo trudno je wyśledzić. Sygnatury w tym przypadku umożliwiają mieszanie transakcji, no i ją uniemożliwiają. W tym przypadku US Internal Revenue Services, IRS, czyli odpowiednik polskiego fiskusa, zaoferował nawet 625 tysięcy dolarów nagrody każdemu, kto zdoła złamać Monero. To już wiemy wcześniej. No i Swalwell, który zaczął przyjmować darowiznę w postaci kryptowalut na swoją kampanię prezydencką w 2019, mówi, że kongres musi podjąć szybkie działania przeciwko atakom lansomware. W maju kryptowaluta znalazła się w centrum uwagi po tym, jak rurociąg kolonialny sparaliżował dostawy paliwa na wschodnim wybrzeżu, czyli Colonial Pipeline. Mieliśmy o tym też informacje. No i firma zgodziła się zapłacić hakerom DarkSide Bitcoin jako wartości 4,4 miliona dolarów, a FBI zdołało później odzyskać znaczną część okupu, uzyskając prywatny klucz do adresu powiązanego z hackerami. Nie wiemy, w jaki sposób uzyskali ten prywatny klucz. To jest zastanawiające, ale pewnie mieli jakiś gdzieś tam na chmurze. Niektórzy uważają, a niektórzy już wchodzą w bardziej obfite teorie spiskowe, że zawsze mieli ten klucz do nich. No, nie, na, nie nam oceniać, ale następstwem tego jest to, że Biden zleca dochodzenie po ataku ransomware na amerykańską firmę IT. To jest ciekawe. Biden zwrócił uwagę na nakazane śledztwo podczas publicznego wystąpienia w piątek, no, i początkowo myśleliśmy, że nie był to rząd rosyjski, ale nie jesteśmy jeszcze pewni, powiedział. Urzędnicy w Białym Domie poza nim spędzili ostatni miesiąc dłużej sygnalizując poważniejsze stanowisko w sprawie ataków ransomware i w kryptowalutach w celu śledzenia płatności. Na pewno te rzeczy będziemy obserwować, jaka ta narracja od Bidena i polityków z USA wpłyną, albo jak one wpłyną na kryptowaluty w niedalekiej przyszłości. To jest zastanawiające, że nagle kryptowaluty zaczynają przeszkadzać też dzięki tym atakom ransomware. Pytanie, czy te ataki ransomware były faktycznie atakami, czy narracja wymusiła takie postępowanie dużo wcześniej? Właściciele XRP i Ethereum są najbardziej wykształceni, według raportu badawczego. Wow, zobaczcie. 1 lipca mieliśmy raport opublikowany przez BIS, który powstał w 1930 roku i ma siedzibę w Bazylei w Szwajcarii. Jego celem jest służenie bankom centralnym w dążeniu do stabilności monetarnej i finansowej, wspieranie współpracy międzynarodowej w tych obszarach oraz działanie jako bank dla banków centralnych. Czyli BIS może mieć tutaj pewną narrację wychodzącą z tego, że fajnie, żeby te projekty już pomagały. Bankom Centralnym można mieć takie, wiecie, poboczne myślenie. Ale dokumenty robocze BIS numer 951, zatytułowane Nieufność czy spekulacje socjoekonomiczne czynniki napędzające inwestycje w kryptowaluty w USA, zostały opublikowane przez Departament Monetarno-Ekonomiczny, BIS. Ten artykuł miał trzy cele. Do badania hipotezy, że kryptowaluty są poszukiwane w nieufności do walki fiducjarnych lub finansów, do badania szerszych społecznych, ekonomicznych czy cech konsumentów detalicznych w USA i aby zbadać ewolucję wzorców inwestycji w kryptowaluty w czasie ich istnienia. No i tutaj mamy dwa z ciekawszych ustaleń tego raportu. Pierwszy, wyższy poziom wykształcenia jest związany z większą wiedzą na temat i prawdopodobieństwa posiadania kryptowaluty, a w naszej próbce najbardziej wykształceni są właściciele Ethereum i XRP. A następnie użytkownicy Bitcoin Cash i Bitcoina. O, Bitcoin Cash, a dopiero Bitcoina. I odwrotnie, posiadacze Litecoinów są najmniej wykształceni. <grym> Czyli Litecoin, jeżeli inwestujecie, to jesteście najmniej. a reszta to spadać, bo też są buraki. Nie, no wiecie, jak to tutaj, można by to widzieć. Ale zobaczmy, gdzie to, gdzie to widziałem. Tutaj, o, tu mamy. A więc e, zobaczmy, kto jest najbardziej. Czarny to jest XRP, drugi to jest Ethereum. Trzeci to jest Bitcoin Cash, o dopiero. Skoro że BSV tutaj nie ma, byśmy się dowiedzieli może czegoś więcej. BTC mamy w tym momencie, a potem jest Stellar najbardziej wykształcony i jeszcze zobaczmy niebieski Litecoin i Ethereum. Nie, to jest EOS też jeszcze, dużo mniej. Więc no sorry, jeżeli nie jesteście w XRP czy w Ethereum, to jesteście mało wykształceni. Dziękuję, do widzenia, zamykamy tam. To proszę wejść do wyjścia bramki numer 1. A, co wy tam wiecie o innych projektach? Tu was sprostowali i nas tylko tym, że mało wiemy. Obsługa klienta Coinbase, czyli można powiedzieć, customer service, już wzrosła pięciokrotnie od stycznia, dlatego te 3000 osób może być za chwilę za, za mało, ale firma ujawniła również, że właśnie usunęła swoje zaległości na większej linii, a teraz ma wystarczającą pojemność ludzi, aby odpowiadać na Wasze zapytania. Od stycznia ich kontakt z klientami spadł o 70%, przy czym w tym samym okresie liczba łączna zweryfikowanych użytkowników wzrosła z 43 milionów do 56. Także tutaj Coinbase świetnie sobie radzi. A więc ile mamy użytkowników? Zobaczcie. 2014 rok, ile to było? 1 milion. 2015, 2 miliony. A teraz w kwartale czwartym 2021, projekcja to jest oczywiście. Czyli teraz jesteśmy w kwartale pierwszym. To mamy dane oficjalne 56, a projekcja jest taka, że będzie jeszcze więcej. 72 miliony zarejestrowane konta i dlatego potrzebują też dużo więcej ludzi do wspierania tego. No i ponadto Coinbase ustanawia personel wsparcia telefonicznego, który przeprowadzi użytkowników przez proces wymagania do szybkiego zablokowania kont i odzyskania dostępu w celu ochrony ich kont przed przejęciami kont powszechnie znanymi jako ATO. Chociaż a to wpłynęły tylko na bardzo mały procent swoich klientów zaledwie ułamek, 1% platforma zdaje sobie sprawę, że mogą one powodować stres i niedogodności, gdy się pojawią. Firma potwierdziła również, że rozszerza swoje samoobsługowe internetowe narzędzia pomocy Coinbase, ponieważ przestrzeń kryptowalut ewoluuje w szybkim tempie, a nowe technologie są publikowane co tydzień. Więc tu widzimy, że Coinbase może też po tym spotkaniu, nie wiemy, ale no, przechodzi na jeszcze lepszą strategię, większej efektywności biura obsługi klienta, a co za tym idzie, większej ilości osób, które dla nich pracują. W ostatnim wywiadzie Vitalik błaga Craig'a Wrighta o pozwanie go, nazywając go oszustem. To świetna okazja do zwrócenia uwagi na BSV. Nikt poza Twitterem nie wie o tych procesach Kobry, ponieważ ich to nie obchodzi, ale Vitalik jest inny. Najlepszy ruch marketingowy dla BSV to jest pozwać Vitalika. Ciekawe co się wydarzy, bo niektórzy w komentarzach ostatnio zauważyli, że w przypadku akurat Vitalika, on sobie nie pozwoli na taką szopkę na Twitterze, żeby miał się spierać z Craigiem Wrightem, bo jest o wiele mądrzejszy. Tutaj bardzo szybko życie zweryfikowało troszkę inną wersję. A dalej mamy jeszcze taki artykuł, który jest dodany dosłownie... W niedzielę, także zobaczmy, co z niego się dowiemy. Vitalik Buterin z Ethereum ma repozytorium GitHuba, aby ujawnić oszustwo Craig'a Wrighta. Wladimir van der Lan też tutaj jest brany pod to. A więc zobacz repozytorium GitHub, którego najmniej się spodziewasz, że zostanie uruchomione przez wynalazcę Ethereum. Działa od początku 2018 roku. Wladimir van der Lan, trzeci główny opiekun Bitcoin Core, zademonstrował repozytorium GitHub... Cold of Craig, rozpoczęty przez Vitalika Buterina z Ethereum, jest poświęcony faktom dotyczącym zaangażowania Craig'a Wrighta w Bitcoina. I zobaczmy. Pan Vanderland udostępnił link do repozytorium GitHub'a Cold of Craig, wiodącej na świecie stronie internetowej dla programistów, podsumowując dowody nieuczciwej działalności australijskiego przedsiębiorcy Craig'a Stevena Wrighta. Mimo, że to od ponad 30 lat aktywnie zajmuje się badaniami technologicznymi biznesem, pan Wright, znany jako przede wszystkim z agresywnego twierdzenia, że jest Satoshi na komoto, tutaj jest główną osobą. Sam Wanderlan wyraził opinię, że fakt to repozytorem zostało uruchomione nie przez niego bo w razie czego mogłaby być skarb wiecie o co chodzi, w sądzie, tylko przez Vitalika Buterina. Dowodzi, że odrzucenie oszust Craig Wrighta może być jedyną rzeczą, w której dosłownie cała przestrzeń kryptowalut jest zjednoczona. W 2019 roku Craig Wright wysłał informację prawną do Vitalika Buterina z Ethereum. Geniusz rosyjsko-kanadyjski wyraźnie odrzucił twierdzenia Wrighta, że jest Satoshi Nakamoto i nazwał go oszustem. No i tutaj 2021 roku repozytorium Cold of Craig zawiera plik ReadMe i krótką listę agresywnych zwolenników Craig'a Wrighta w mediach społecznościowych. W pliku znajduje się wiele sekcji ujawniających różne aspekty działalności pana Wrighta w sferze Bitcoina, no i uważanych przez członków repozytorium za oszukańcze. Mianowicie podzielił się listą sprawdzonych podróbek rozpowszechnionych przez Craig'a Wrighta opiniami czołowych ekspertów od kryptowalut na temat możliwości, by pan Wright był Satoshi opublikowanym atakami w tym wypadku, więc no, to jest bardzo ciekawe, że nagle... Nawet Witalik walczy tutaj o swoje. Jestem pytanie, czy na tej liście po kopie pojawi się też Witalik, czy nie. U Craiga Wrighta był Peter McCormack. Potem z laserowymi oczami otrzyma, można powiedzieć, oczami chyba bardziej. Hodlnaut. Potem mieliśmy też Cobra, który niestety jednak nie pojawił się w sądzie. Kopa. Teraz pytanie, czy będą dalej przeciwko Craigowi Wrightowi stosować to po tych ostatnich doniesieniach, czy nie. No i teraz Witalik. Yy, to jest ciekawe. Czy Vitalik weźmie udział w prawnej batalii pomiędzy Craigiem Wrightem a Vitalikiem, czy w ogóle jurysdykcja go tam sięgnie, a może sam by się chciał pojawić w sądzie w Wielkiej Brytanii do swego? Zobaczymy. To będziemy na pewno obserwować w niedalekiej przyszłości. Trust twierdzi, że Bitcoin wzrósł przed specjalnym spotkaniem ABC. Rada Prezesu spotka się we Frankfurcie we wtorek na kolacji, która może przedłużyć się do czwartku, aby zakończyć trwając od początku 2020 roku przegląd strategiczny dotyczący inflacji, zatrudnienia, zmian klimatycznych i polityki fiskalnej. Wydaje się, że największy nacisk jest spór dotyczący inflacji, a członkini Izabel Schnabel twierdzi, że Europejski Bank Centralny powinien osiągnąć średnią stopę na poziomie 2%, stwierdzając, że to jest nawet niezły wynik. I podejście to jest zgodne z podejściem banków, rezerwy Federalnej. Które tymczasowo dążyły do inflacji powyżej 2%, w celu wytrącenia utrzymującej się niskiej inflacji. Więc tutaj poczekamy do wtorku i zobaczymy, co tam wynieśli z tego spotkania Europejskiego Banku Centralnego. Pięć projektów DeFi, najlepiej na którym warto się skupić w lipcu, czytamy w tym artykule, czyli zdecentralizowane finanse. SXP jest na miejscu pierwszym. Zobaczmy kolejny. Kawa IO, Avalanche, One Inch i The Graph. Zostawię linka, a Wy sobie sprawdzicie dlaczego. Coinspeak dodał ciekawą wiadomość na temat tego, dlaczego Salwador nie używa BTC. A więc, po pierwsze, średnia płaca pracownika detalicznego w Salwadorze wynosi 400 dolarów miesięcznie. Średnia opłata transakcyjna na BTC wynosi 5 dolarów, a ostatnio przekroczyła nawet 50, ale wiemy, że już od tamtego momentu, gdzie byliśmy po 50 dolarów, zeszła niżej. Biorąc pod uwagę, że te fakty, w jaki sposób osoba zarabiająca 400 tysięcy chciałem powiedzieć, nie? 400 dolarów miesięcznie korzystałaby z systemu, w którym opłaty za pojedynczą transakcję wynoszą od 5 do 50 dolarów. Korzystanie z BTC tylko raz dziennie przy najniższych opłatach skutkowałoby opłatami w wysokości 150 dolarów, czyli 400 zarabiają, 150 odchodzi. Dlatego nie jest to możliwe, korzystanie tylko i wyłącznie z BTC, tylko za pomocą Strike'a i Lightning Network. W rzeczywistości Strike działa bardziej jako bank, Transakcje w aplikacji Strike nie odbywają się w BTC, nie mogą z powodu opłat, występują poza łańcuchem dla BTC, które Strike ma na swoim kanale Lightning Network. A jeśli użytkownik chce zamknąć swoje konto i Strike i wypłaci swoje BTC, musi uiścić opłatę transakcyjną kolejną. To nie jest używanie Bitcoina, wykorzystuje to Strike jako scentralizowany bank i wykorzystuje swoją księgę poza łańcuchem do transakcji. To farsa, która otwiera całą grę na korupcję. Co więcej, wskazuje na to, że w jaki sposób twórcy BTC utrudnili BTC drogę do skalowalności i tej ekonomii. Chociaż fakty wskazują, że ta absurdalność twierdzenia, że Salvador przyjął BBC jako prawny środek płatniczy, jest tutaj kilka interesujących podtekstów. I powiedzmy, że używany jest track, byłby to największy dotychczasowy test Lightning Network. Więc to by było ciekawe, czy Lightning Network dałby radę przy takiej używalności? Znaki wskazują na firmowe nie. Lightning Network jest nadal bardzo zepsuty, ale ten tekst może być interesujący. Jest to kontrolowana piaskownica, o ile wszyscy użytkownicy Salwadoru korzystają z aplikacji Strike. Salwador zachęca swoich obywateli do wiązania swoich oszczędności z bardzo niestabilnym BTC. Wyobraźmy sobie scenariusz, jakikolwiek fantazyjny, w którym obywatele w jakimś wymiennym stopniu przyjmują BTC on Strike. Teraz siła nabywcza tych obywateli będzie się zmieniać. Wraz z ceną BTC to może być dobre, ale najprawdopodobniej, będzie bardzo złe w przyszłym roku. Tak czy inaczej, to ryzykowne. Rodzi to pytanie, jaka jest wartość BTC jest ograniczony do 6 MB danych na godzinę dla całego globu. To strasznie mała ścieżka do przepychania globalnego popytu. Ten sam scenariusz dotyczy Ethereum. Więc co tutaj się wydarzy w Salwadorze? Wiemy, jak do tego podchodzi CoinSpeak w tym wypadku. I dlaczego Salwador nie używa BTC tylko? Lightning Network, bardziej stajka. A, wiadomo, że Lightning Network jest wypatową BTC, więc próbą skalowalności. I ta skalowalność będzie przetestowana właśnie na Lightning Network w Salwadorze. Hyptopodatej to trudność wydobycia bitcoinów spadła o 28%. Największa negatywna korekta w historii. Świeże dane z Glassnode ujawniły, że trudność właśnie spadła o ten wynik. Zobaczcie, 28% grube. No i wiemy, z czym to jest związane z eksodusem z Chin górników. Co oznacza to dla górników bitcoina? Po negatywnej korekcie nastąpił również spadek współczynnie haszowania bitcoina. W chwili pisania tego tekstu całkowity wskaźnik hash według blockchain jest najniższy od roku. Wnosi 87, w tym przypadku milionów tera haszy, czyli można powiedzieć, że jest dużo niższy, tutaj mamy dokładnie te dane, niż przynajmniej rok temu, no i po spadku o ponad 50%, w mniej niż dwa miesiące, w maju wskaźnik haszowania osiągnął rekordowy poziom 180 milionów tera haszy na sekundę. W każdym razie spadek haszczeń sugeruje, że jest mniejsza konkurencja w wydobyciu bloku, a gdy nowi gracze zaczynają wykorzystywać okazję, haszczeń prawdopodobnie zacznie ponownie Rosnąć. Także mamy wyniki tego Eksodusu Chin, a bardziej górników z Chin, chociaż mamy też drugą stronę potu, która wyjaśnia nam, że nie do końca należy się martwić tym faktem, bo ciko krypto mówi, że to jest na dobre, a nawet Chiny chcą uciec od siebie, żeby tworzyć swoje firmy poza granicami Chin, żeby dalej kontrolować i tak Bitcoina w taki sposób, że nie są uwiązani tylko w jednym terytorium na terenie całego globu. You Today, Michael Saylor porównuje kupowanie Dogecoina do hazardu w Vegas. Ostatnio próbowałem obejrzeć jedną audycję z Michaelem Saylorem i zastanawiałem się, czy przez 20 parę minut chcę słuchać jednej wypowiedzi i odpowiedzi na pytania, które są powielane praktycznie w każdym newsie. A więc on tutaj po prostu w, uważa, że inwestycja w Dogecoina to jest tak jakbyśmy... Kupili w Las Vegas jakiś los na lotery i tyle. Szef Michael Stadzi mówi również, że niepewność regulacyjna jest nawiasem dla całego rynku kryptowalut. Myślę, że bez tego rynek byłby większy. Uważa, że zdecentralizowane giełdy i zdecentralizowane aplikacje stanowią największe ryzyko regulacyjne, ponieważ są bardzo ambitne. Jeśli regulatorzy nie są obecnie zadowoleni z giełd oferujących kontakty terminowe na Bitcoin i Ethereum w Londynie, na pewno nie będą zadowoleni z giełd DeFi oferujących kontrakty terminowe na Bitcoin i Ethereum. Zdecentralizowane prywatne waluty takie jak wirujące stablecoin Tether stanowią bezpośrednie zagrożenie dla walut cyfrowych banku centralnego według Saylora. Także zobaczcie jak bardzo pozytywny Sailor stał się troszeczkę bardziej negatywny. Miliarder spodziewa się, że Tether fad będzie miał wpływ na Bitcoin i Ethereum. Pamiętajmy, że to jest fad. Bardzo mi się podobała odpowiedź Mr Whale. Czym jest fad? Ci, którzy lekceważą rzeczywistość jako fat, za każdym razem, gdy nie pasują ona do nich narracji albo do siedzenia na ich gałęzi, w końcu zostaną upokorzeni przez rzeczywistość. Odnoszący sukcesy inwestorzy wiedzą, że fakty są faktami, bez względu na to, jak bardzo ktoś je lubi lub ich nie lubi. Często zapominamy o faktach, siedząc na gdzie nie będę powtarzał, wiecie dokładnie co. Ethereum World News. Wieloryby Bitcoina posiadające od 100 do 10 tysięcy BTC zgromadziły 60 tysięcy monet w ciągu jednego dnia. Wydarzenie miało miejsce wczoraj, 3 lipca i zbiegło się z największą w historii korektą trudności w dobyciu Bitcoina w dół o 28%. Akumulacja mogła wynikać z perspektyw, że sieć Bitcoina stanie się bardziej zdecentralizowana wraz z wymuszeniem Eksodusem górników syn i ich terytoriów. Bitcoin od tego czasu odzyskał wsparcie w wysokości 35 tysięcy dolarów i może iść w kierunku odzyskania 50-dniowej średniej kroczącej, więc tutaj BTC jest pyszne dla Willy Wu. Jak zauważa, zobaczmy, akumulacja 60 tysięcy BTC została tutaj. Zakończona, no i pytanie, czy 50-dniowa średnia krążąca będzie tutaj uzyskana przez bitcoin? Zobaczmy, 50-dniowa średnia krążąca jest teraz w granicach 38 tysięcy, a nawet 40. Czy tam dojdziemy, czy będziemy po prostu niżej jeszcze kontynuować te spadki? To jest bardzo ciekawe. Co się wydarzy w niedalekiej przyszłości. A może o to chodzi w tym całej sprawie Salwadoru i Bitcoina? Blockstream przedstawia obligacje Digital Dollar dla rządu Salwadoru. Blockstream zaproponował rządowi Salwadoru nową cyfrową obligację blockchain. Urzędnicy Salwadoru są podobno zainteresowani, ale ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Rozpoczęcie przez Salvador BTC jako prawnego środka płatniczego nadal stoi pod wyzwaniami różnymi, które tutaj mamy. Blockstream zaproponował, aby Salwador wyemitował obligacje denominowane w dolarach, które z kolei wypłaciłby kupon. Ten kupon miałby być tokenizowanym zabezpieczeniem opartym na jednym z produktów Blockstream, mianowicie Blockstream AMP który pozwala użytkownikom zarządzać zasobami cyfrowymi w sieci Liquid Network. O, zobaczcie, wszystko jest pod wadaniem Blockstreama w tym przypadku. Giełda siedzibą w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie wcześniej wyraziła poparcie dla Salwadoru w czerwcu, czas, w którym prezydent Nayib po raz pierwszy zaproponował BTC, prawdym środkiem płatniczym. Więc będziemy obserwować, co tutaj Blockstream będzie jeszcze oferował, oczywiście rządowi Salwadoru, w zakresie technologii. Bezpieczeństwa i, i zasobów bitcoinów. To jest. No, nieźle idzie tutaj połączyć kropki. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Ile bitcoinów potrzebujesz, żeby stać się bogatym? Zobaczmy, ciekawy artykuł zobaczymy, ile potrzebujemy tych bitcoinów. Jeśli naprawdę możesz sobie dzisiaj pozwolić na zakup jednego bitcoina, gratulacje. Jesteś bogaty, ponieważ jeden bitcoin jest wart więcej niż średni roczny dochód większości obywateli świata. I to. Właśnie tutaj nam pozwala na przedstawienie takiej sytuacji. Zobaczmy, 30 tysięcy dolarów to jest gdzieś średnia. No, może nie w Ameryce, ale tutaj tam mamy te najmniejsze kraje. Polska jest gdzieś tu. To pewnie jest jakiś kolorek ciemniejszy. Czerwony, 20-15 tysięcy. No, na pewno jesteśmy tutaj w tym czubie. Niekoniecznie Stany Zjednoczone, Kanada i, i Australia wygrywamy z tymi gdzieś tutaj obszarami, ale. Widzimy, że jeden Bitcoin pozwala być nam najbogatszym, jeżeli chodzi o roczny dochód. O, średni roczny dochód większości obywateli świata. Indie chcą wdrożyć dodatkowy 18% podatek od zagranicznych giełd kryptograficznych. Podatek w wysokości 18% będzie dotyczył operacji zagranicznych, które dostarczają określone dane lub usługi. Urzędnicy twierdzą, że celem jest wyrównanie szans, aby niektórzy indyjscy inwestorzy nie płacili więcej opłat niż inni. Więc rząd Indii będzie wymagać od zagranicznych giełd kryptowalut wypłacenia do dodatkowego 18% podatku od transakcji z obywatelami Indii. Wiecie, do czego to zmusza te giełdy? Do raportowania tych wszystkich transakcji. Jeśli urzędnicy uznają, że giełdy zapewniają pewne usługi danych, które podlegają ich jurysdykcji, podatek w wysokości 18% wejdzie w życie dla tych operacji, jeśli chodzi o lokalne giełdy kryptowalut. 18% podatek jest wbudowany w opłaty transakcyjne uiszczane przez klientów. Zaywaj Krypto, chcemy Cię w Wyoming, mówi amerykański senator górnikom Bitcoina. Zadeklarowana konserwatywna republikańska senator Cynthia Lumins zaprosiła górników Bitcoina do swojego stanu Wyoming. W rozmowie w CNBC wyraziła aprobatę dla zdolności kupania bitcoinów do wykorzystania około 40% odnawialnych źródeł energii w porównaniu z tradycyjnymi metodami wydobywczymi, które wykorzystują tylko około 12%. Dziś się tak po tym, jak Chiny rozprawiają się z górnikami bitcoinów, dlatego oni tutaj już czują swoje i zapraszają górników do siebie. Jej apel jest zgodny z porozumieniem społeczności międzynarodowej, aby kraje przyjęły wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w dążeniu do ograniczenia rosnącego wskaźnika globalnego ocieplenia. A jeżeli chcecie mieć ile? Zobaczmy w tym przypadku jeden egzohasz na sekundę w Bitcoinie, to wystarczy Wam 20 takich urządzeń, jeżeli ktoś się zastanawiał w Polsce, czy ma miejsce na swoim balkonie, czy może ogrodzie, a może na działaczce gdzieś, e, może taką chatunię sobie sprawić, hash. Hata, jak to oni tutaj zaznaczają. A więc w środku mamy oczywiście S19 Pro i 20 takich daje nam jeden hash na sekundę. Świat nie docenia dokładnie, ile z nich zostanie zbudowanych, wdrożonych w ciągu najbliższych 72 miesięcy, ale widzicie, wow. 408 Antminerów jest w środku S19. S i to daje 50 tysięcy haszy na sekundę. Razy 20 i mamy taki jeden exohash tak? Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do takiej chaty na działce, a tu wszyscy mówią, co ty, kosmita? Nie, ja kupię Bitcoina, o co ci chodzi? Przejdźmy do polskich youtuberów, mamy Maka Satoshi'ego z kryptowalutami w plenerze. Odcinek 19, Coin Bureau, Ethereum urośnie do 40 tysięcy, Crypto.com partnerem F1, Grayscale uwolni GBDC Bitcoin w dół. Dalej jest Bitcoin SV Polska, Kopa VS Craig Wright, pojęcie Royal Folk, religia w krypto, lepiej późno niż wcale, czy wcale niż? <laughs> Lekim biznesu, kryptowaluty na lipiec 2021 i nie tylko. Encyklopedia kryptowalut, aktualizacje Crypto.com, cykliczne zakupy kryptowalut, giełda dodana do aplikacji Staking Matic, Kryptokamikadze szortuje inflację, czy dług jest aktywem? Tomasz Brzeszczyński, kryptowaluty NFT, Krzysztof Gącarz na Binance, inwestowanie w sztukę i inne takie na blockchain, przemek Miecki, ten coin może wystrzelić, Piotr Misurek, luźne bitki, airdropy na Terra, Balancer i Kyber na Polygon, airdrop i wysokie apy na Osmozis. I wcześniej był pół roku za nami Kamil Jarząbek oraz Tomek Kowalczyk, kryptodev, Bitcoin, Ethereum, NFT i DeFi. Mamy też dzienną dawkę dyskomfortu. Celsius, dwa ważne newsy. Druga runda emisji udziałów, plan inwestycji emerytalnych. No, i blog prezesa, rynki nie mają wakacji. Przegląd rynku, kryptowaluty, giełda złoto i forex. I może komentarze sobie już dzisiaj odpuścimy z tego weekendu. Wiem, że byliście tutaj zajęci sobą, a te 30 parę minut już jest długo na ten czas, w którym się znajdujemy. Zobaczymy, gdzie Bitcoin nas doprowadzi. Zobaczmy na koniec audycji, jaka była cena Bitcoina dokładnie. Sprawdźmy sobie. Czy w tym przypadku idziemy w. No, po tych wzrostach kosmicznych na samym początku 2,4%, teraz mamy 0,4% w dół i zobaczymy, czy w niedzielę zawsze z niedzieli na poniedziałek ostatnio jest y, niezły spadek. Czy to się powtórzy jeszcze raz, czy, czy po prostu będziemy tutaj oscylować w tych samych rozmiarach i będziemy uderzać w tą 50-dniową średnią krążącą. Mowy, życzę Wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.